Góra Szczytnik ma 589 metrów nad poziomem morza i usytuowana jest ponad miastem Szczytna. Na jej szczycie znajduje się neogotycki zamek oraz liczne formy skalne porozrzucane malowniczo na wzgórzu. Nieopodal znajduje się kalwaria górska z wyrytymi w piaskowcu płaskorzeźbami tworzącymi poszczególne stacje drogi krzyżowej. Charakterystycznym obiektem widokowym jest skała zwana Widoczkiem. Znajduje się ona zaraz przy wejściu do parku okalającego zamek. Rozciąga się z niej malowniczy widok na miasto oraz okalające je pasma górskie Gór Bystrzyckich oraz Gór Stołowych. Neogotycki zamek Leśna został wzniesiony w latach 1831-1837 na polecenie ówczesnego właściciela Szczytnej Leopolda von Hochberga na wzór średniowiecznego zamku obronnego. Rezydencja powstała w miejscu częściowo rozebranego XVIII-wiecznego fortu. W kolejnych latach posiadłość wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. Zamek był również kilkukrotnie przebudowywany, m.in. na przełomie XIX i XX wieku przez zarządzających obiektem misjonarzy Świętej Rodziny. Po II wojnie światowej rezydencja została przejęta przez państwo i zaadaptowana na dom pomocy społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Od 2007 roku w Szczytnej działa Bractwo Rycerskie Matki Bożej Królowej Pokoju, Stowarzyszenie Katolickie i Regionalne wspierające inicjatywy promujące gminę oraz skupione m.in. na zachowaniu dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez materialną troskę o zabytki na terenie Szczytnej oraz popularyzację historii miejscowości i miejsc na terenie gminy Szczytna.